Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Outlast. I dobra, muszę sobie przypomnieć mniej więcej, jak tu się sterowało. Zdawało mi się, że coś słyszałem, ale nie mam stuprocentowej pewności. Aha, tak się włączało noktowizor, okej. Spoczko, loczko, namaroczko. I dobra, nasz objective możemy sprawdzić? Na pewno nie w ten sposób. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. O, czyli znowu czekają nas Tonsofalus? Czy może niekoniecznie? Dobra, już nie będę się bawił tą kamerą, bo to się najprawdopodobniej źle skończy. A, okej, okay, mamy iść na górę. Nie no, mamy się dostać na parter, czyli musimy zejść na dół. To chyba logiczne, czyż nie? Dobra, tutaj widzę jakąś szczelinę, przez którą możemy się wcisnąć, ale... No właśnie, chciałem sprawdzić, czy te drzwi są otwarte, jednakże... Zostałem paskudnie wprowadzony w błąd, a tutaj może coś będzie? Jakaś ciekawostka dla mnie? Jakieś baterie, czy cokolwiek? Jak najbardziej, warto było sprawdzić tą miejscówkę. Pamiętajcie, ludzie i ludziska, na 99% pod schodami zawsze się znajdzie jakiś goodies. A tymczasem, w międzyczasie... O, tu są... Kolejne baterie? Nie, tylko mi się zdaje, tylko taki przebłysk, można powiedzieć, był. Dobra, może... Zdecydujmy się na... Okej, tutaj się wydaje czysto. A co my tu mamy? Taki sobie wykaszacz ekranu. Nie podoba mi się nawet jakoś specjalnie. Okej, zapis. I mamy... Niepokojąco duży korytarz. Że tak zwrócę na to uwagę. Znajdź się na zewnątrz ojca Martina. Aha, czyli wychodzimy na dwór, okej. Spoczko, może być. Nie, ja nie narzekam. Absolutnie. Dla mnie to nie jest żaden problem. Kibel. Coś tutaj mamy do jakiegoś dobrego? Tylko aparat, jakieś płonące części ciała. A tu nawet kibla nie ma, że tak powiem. A tu? Nic. A tu? Też tak notryli, niestety. O, tak bez noktowizora tutaj iść to tak trochę samobójstwo, bo... Możemy tutaj ewentualnie spotkać jakieś niezbyt dobre rzeczy, gra mi trochę przycina, nie wiem, nie wiedzieć czemu. I okej. Co za tymi drzwiami się kryje, że tak zapytam? Ciach. Okej. O, tu widzę, że jest nawet jasno. Duża ilość szafek. To bynajmniej nie zwiastuje niczego dobrego. Z pewnością będę się musiał gdzieś ukrywać. O, a tutaj jeszcze przy okazji widzę jakieś notatki, które właśnie chciałbym zebrać. I dobra, zobaczmy. Trager, panie Walsh, proszę przyjąć natychmiastową rezygnację z sanitariusza 531920 Davida Annalburney i skierować go do Mount Massive jako pacjenta, aby wylecieć jego urojenia prześladowcze. Czy nie powinno być kontynuowane od czasu jego śmierci? What? Shit! Ktokolwiek to był, naprawdę miał pecha. Najpierw pracownik, teraz skazany na życie pacjenta. A co my tutaj mamy? Kolejny passage, że tak to nazwę? Well... A tutaj coś? Cokolwiek? Wiem tylko tyle, że coś słyszałem. Dobra, niech to będzie otwarte jednak mimo wszystko. Mogę tam wskoczyć? Nie, niespecjalnie. Martin mi... Może tu... Tam nie mogę wejść, a... Wow! To jest niefajne. Dobra, Miles przeskakuj, spokojnie, damy radę. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Miles, idioto, dlaczego nie wyciągnąłeś kamery? To byłby świetny kawałek do twojego materiału na twojego vloga życia.
albo przynajmniej roku. Byś nagrał to, pokazał ludziom, jaki syf jest Mount Massive Asylum i być może ktoś by się tym zainteresował. A, tutaj musiałem przejść w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, może zostawię gościa w spokoju. No, zamknij. No i tyle w temacie. Oj, nawet w ogóle tutaj całkiem jasno jest, że tak powiem. Generalnie powiem też, że muzyka jest tutaj całkiem klimatyczna w tym miejscu. A, coś tutaj mamy? Coś, co by mnie zainteresowało przynajmniej? Połowa drzwi. Nie, drzwi są w całości, tylko... Znowu jakieś pukania. Boże, wszędzie tylko pukają i pukają. Naprawdę nie ma... Nie stać was na nic bardziej pomysłowego? Dobra, tu nic nie ma. A, o, notatki kolejne. I znowu, kolejna część zapoznawania się z historią tego miejsca. Jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu psychopatologicznej bliskości i stresu, ZPBS. Porozmawiaj z przełożonym, aby uzyskać pomoc od doradcy korporacji Markov. Co, że niby wątki paranormalne też tutaj będą? Shit! Nie znoszę zjawisk paranormalnych w horrorach. Nienawidzę po prostu! Powiem wam otwarcie, że przy pierwszym Paranormal Activity byłem trochę tak dość konkretnie posrany nawet. Ale po prostu nienawidzę duchów, zjaw i wszelkich tego typu rzeczy. Dobra, a dobra, gdzie teraz by pójść? Bateria już daje o sobie znać. Tam są jakieś drzwi, jakieś światełko. W systemie nie ma wody, musisz odkręcić dwa zawory. To byłem ja? Czy kto? Dobra, never mind. Gdzie ja niby te dwa zawory znajdę? Na pewno nie tu. Może przeładujmy tą kamerę? Łazienki, kafeteria, pralnia. O, cześć Herman! Jak miło cię znów zobaczyć! To zamykaj! Panie i panowie, nasz drogi przyjaciel Herman postanowił do nas wrócić. Shit! Okej, rzuć sobie mną pozdro 600. Niech i tak będzie, ale wiej Miles! Run away! Come on! Przyciskaj się, dobrze, Miles, prawidłowo. Tak jak się uczyliśmy. Nie może się przecisnąć, bo jest za gruby. A wiesz... Ej, Herman, jesteś tam? Wiesz, co ja ci zrobię teraz? O, takie coś. Zdziwiony? Okej. Dobra, także ten. Tak po prostu, także ten. I tu jest zaworek numer jeden. Lovely. I niech zgadnę, Herman będzie gdzieś w pobliżu zaraz. Szczerze to naprawdę nie zdziwię się, jeśli tak się stanie. A jakieś bateryki tutaj albo coś masz? Ej, stary, masz może jakieś baterie do kamery? Widać, że jesteś za bardzo zainteresowany tym ciałem oto. Skąpanym w krwi. Ostrożnie. On może być wszędzie. A kolegę tutaj zostawię samego z tym ciałem. Niech ma zabawę. Dobrze. A teraz? Szybko. Zamykaj. Teraz szybko, byle się schować. O. Obstawiam, że tu jest tylko jedna szafka. I co zrobi? Czy usłyszę charakterystyczne wyważenie drzwi? Czy może niekoniecznie? Nie, słyszę łańcuchy. Herman!
No, dobija się ewidentnie do drzwi. Ewidentnie się dobił. I teraz pytanie, co zrobi nasz koleżka? Nasz wielki, gruby koleżka, co on zrobi? Odnoszę takie lekkie wrażenie, że chyba sobie poszedł. A może posiedzę tu jeszcze tak z minutkę? Może dwie? Ewentualnie 20! Nie no, raczej odcinek nie będzie tak długo trwał. Tylko niech się ta chora muzyka uspokoi. O! Jest tu. Sprawdzi szafkę. Czy podejdzie do niej? Czy podejmie tą decyzję podejścia do szafki? Na te pytania odpowiedź znajdzie się jeszcze w tym odcinku. I to dokładnie za kilkadziesiąt sekund. Boże. Beka z tych wszystkich zapowiedzi kolejnych odcinków jakiegoś serialu. Herman! Jesteś? Czy odpuściłeś sobie może? Hello! Grubasku, grubciu! Dobra, wiecie co? YOLO! Takie YOLO, że Hermana nigdzie nie ma! Wait a minute. Dobra, nie było tematu. Okej, okay, a teraz gdzie jest Herman? Shit! Shit. Musiał akurat tam pójść. Jasne. Ale niestety nie przeciśnie się już tutaj. Boże, ta gra jest tempa po prostu. Autentycznie ta gra jest tempa. Przecież on by mógł normalnie to wziąć, zdemolować, przygrzmocić mi tym. Przecież by mi na pewno przy okazji uderzenia w te półki połamał parę kości. Ale nie. On stwierdził, że mnie zgubił, więc niestety, ale nie może kontynuować tego pościgu. Hej, to teraz robimy taki myk, że idziemy w tamtą stronę. W nadziei, że Herman mnie nie przyskrzyni na niecnych czynach. Okej. Odnoszę lekkie wrażenie, że poszedł sobie. Alright. Jezu! Jezu, nie! Gdzie? Jak? Skąd? Co? Jak? Za co? Naprawdę? Seriously? That's not fair! Ej nie, seriously, to już było naprawdę nie fair w stosunku do gry. W sensie, gra nie była fair w stosunku do mnie. O, tak się chciałem wyrazić. Dobra, YOLO! Come on! Bateria, o ja! Dobra, chyba ta bateria by mnie zabiła, tak jakby. Okej, okay. Tędy. Jestem tak trochę w dupci. Widzi mnie? Nope! Shit! Shit! No i... Okej! Okay. To może być moja szansa! To może być moja furtka do odblokowania kolejnego zaworu. Tylko muszę uciec! Dobra, goni mnie! Dobra, zamknę się może tu? O! Nice! Tylko, że tu nie ma drzwi niestety. Dobra, to może się w międzyczasie rozejrzymy. Skorzystajmy z chwili spokoju. I poszukajmy tego zaworu całego. Zdawało mi się, że widziałem baterię, ale niestety... źle mi się. Okej. Okay. Czyżby było to drugie pomieszczenie? Jop! Jest i drugi zaworek. Tu jeszcze się schowamy tu dla pewności. I poczekajmy kolejną chwileczkę.
jak zwykle, kolejny pasjonujący odcinek z Outlasta. Chowanie się w szafce! No powiedzcie otwarcie. Lubicie oglądać takie rzeczy, jak ludzie się chowają w szafkach i oczekują, że ta zła osoba, która ich ściga, wcale ich nie złapie. I nie będzie na tyle inteligentna, żeby wejść do tego pomieszczenia, przeszukać tą oto tutaj obecną szafkę. A tym samym jeszcze trochę pożyje w ten oto sposób. Ale nie no, teraz inteligencja przeciwników w tej grze mnie trochę zawodzi. Plus jeszcze to, że Miles jest maratończykiem, który potrafi przed każdym zwiać. Jesus! So what? Dobra, wyszedłbym tak na trochę YOLO. Halo? Halo? Herman, jesteś tam? Oby nie. Oby nie, goddammit. Nie, chyba go nie ma. A przynajmniej tak to wygląda. Są wyłamane drzwi, okej. Dociera to do mnie wszystko. A, ale słyszę kroki znowu jakieś dziwne. Łańcuchu? Nie, dobra, słyszę łańcuchy. Mam bardzo złe przeczucia. Że on jest tu gdzieś mega blisko. Dobra, może gdzieś... SHIT! 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 Miles! No! No! Zablokowałem się! Zablokowałem się! I nie mówcie mi, że muszę jechać od początku. Włącz system przeciwpożarowy, aby ugasić ogień. Jasne, okej. W systemie nie ma... Oh, God damn it! Wy jesteście naprawdę niepoważni? Oni naprawdę są niepoważni. Halo? Fuck this shit. Jeszcze raz chodzę do tej szafki. Pewnie mnie znowu wyciągnie, ale dobra. Whatever. And? Co mam zrobić? Oświeci mnie proszę, co mam zrobić w tej chorej sytuacji. Zaryzykowałbym wyjście, szczerze mówiąc. Nie, ta gra to jedno wielkie ryzyko tak naprawdę. Także spokojnie. Spokojnie. Nie ma go. Czyli... Dobrze. I... Tak, zdążyłem. No to tak. Pierwszy zawór jest w tym oto pomieszczeniu. Odpalamy. Teraz się wracamy tutaj, okej. Tak, on znowu tutaj się bawi z tym śmiesznym ciałem. A teraz... Dźwignia numer 2 jest w tamtym kierunku. W międzyczasie oczywiście spotkamy Hermana. Który jest właśnie o tutaj? O proszę ja was, bo czemu by nie? Zamkniemy drzwi oczywiście. Bo tak się zawsze robi. Okej, okay, nice. Odkręcimy drugi zaworek. Otworzymy drzwi. A teraz czekamy tutaj. I będziemy obserwować całą sytuację oto. No właśnie. Herman się przebił przez drzwi, proszę państwa. Idzie w stronę... Nie, zatrzymał się. Obserwuje teren. Włączę kamerę, żeby było ciekawiej.
Moja szansa! Yep! Oh shit! Shit, 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 shit! Teraz jedyny objektyw, zgubić go! Dobra, 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 dobra! Może noktowizor coś pomoże? Tak, tędy, 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 rędy! Dobra, nie dorwuje mnie. Ha! Widzieliście? O, 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 o! Podszedł tu. Zdecydowanie podszedł! Jednakże... To w ogóle nie zmienia faktu, że... Ja jestem bardzo blisko ugaszenia pożaru i przejścia dalej! Włączmy noktowizor, tak dla pewności. Dobrze, poszedł sobie elegancko. Spokojnie, Miles. Damy radę. Już bywało gorzej. Poza tym Herman nie budzi już aż takiego respektu przede mną. Dobra, jest i moje wyjście. Dobra. Odpalamy. Wow. Kamerka może? O właśnie. Jest światło. I teraz proszę ja was, gdzie było tamto pomieszczenie? Czyżby było tutaj? To było tu? Nie no, powinno być. Teraz tylko nie wiem, jakim cudem to się stało, ale wszystko pogasło. A teraz, gdzie jest kuchnia? Okej, jest i kuchnia. Proszę ja was. I... Wow! Kolejny internetowy bandyta! Jasne, bo czemu by nie? A teraz poproszę jakieś wyjście albo coś w ten deseń. O, otwarte. Aż się zdziwiłem. Skarbie, co na obiad? Paluszki! A, tylko, że niestety nie rybne. A, szkoda, że nie rybne, tylko inne paluszki. Zdawało mi się, że coś słyszałem, ale niestety... Były to tylko moje przewidzenia, bo to tylko deszcz, niestety. Albo istety. Gdzie mnie to prowadzi tak generalnie? A czekajcie, 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 bo zanim przejdziemy dalej, to tutaj, w tym miejscu konkretnie, w okolicy były jeszcze jedne drzwi. Jop! A tu jest totalnie ciemno. Magazyn jakiś. Więc powinienem znaleźć jakieś goodisy pokroju baterii na przykład. Ludzie i ludziska, obawiam się, że tutaj w tym miejscu twórcy poskąpili baterii. Także niestety, ale z tymi sztukami czterema będziemy musieli wytrzymać tak długo, jak to tylko możliwe. Zatem po prostu chodźmy. I czyżbyśmy byli... Tak, jest i wyjście. What the fuck? What the fuck was that? Błagam nie. A, notatki. Program mi króla. Specjalne badania. Bluebird. Przez ostatnie... Jakie profity... Jak... Nic jasno. Przy tej systemach wojskowych i czy poproszę spokojnie blinastyczną. Czy możemy zmienić osobowość człowieka? Oh. Jakiś kolejny porąbany eksperyment, okej. A tutaj jest otwarte? Jop! Aż jestem zdziwiony. Bateryki? Cokolwiek? Bo notatki były, ale baterii tutaj cały czas brakuje. Martwy strażnik, okej. Standardzik. Nowe zadanie. Znajdź ojca Martina. Ale ludzie... Boże, nie straszcie mnie tak w tym... Wow! Dobra, ale ojca Martina poszukamy prawdopodobnie dopiero w następnym odcinku, bo widzę, że już
no osiągnęliśmy ten optymalny czas odcinka, jaki powinienem przeznaczyć, także... No, ludzie i ludziska, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Outlast, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!